Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Jakub Maciejewski, Marek Król. Proszę panów, no panowie, ale będziemy mówić o sprawach pań, ale przecież panowie też są odpowiedzialni za tak zwaną reprodukcję, jakby to, to nie patrzeć. Proszę panów... Dogmatyzm przemawia przez panią redaktor. Co przemawia? Faszyzm? Dogmatyzm. Aha. No trudno, no wie pan. Różne epitety słyszałam na swój temat, ten też przyjmę z pokorą. Oczywiście żartuję. Proszę panów, na łamach portalu, znaczy tak, zacznę od tego, że w umowie koalicyjnej nie znalazł się zapis jednego z najbardziej przez lewicę, ale nie tylko, bo także kandydatów Koalicji Obywatelskiej forsowanego postulatu aborcji do 12 tygodnia na życzenie. Znalazł się bardzo, zaraz tutaj znajdę, zaraz panu przeczytam, znalazł się bardzo taki enigmatyczny zapis. Kobiety mają prawo do decydowania o sobie. Tak jakby do tej pory tego prawa nie miały, żeby decydować o sobie, bo decyzja, żeby zajść w ciążę, to też jest jakaś decyzja. Na łamach portalu w polityce.pl ukazał się tekst Michała Karnowskiego pod tytułem Strajk kobiet przegrał te wybory. W tym Sejmie nie ma większości dla ich wulgarnej i antyczłowieczej rewolucji, ale ryzyko nie zniknęło. To jest właśnie ten tekst. Oczywiście nie mogło się tutaj strajk kobiet musiał się do tego odnieść i odniósł się w bardzo takim wulgarnej odpowiedzi na jeden z tweetów Michała Karnowskiego. Proszę pokazać nam ten tweet, kiedy Michał Karnowski napisał, że napisał, że nie widzicie, że to wy jesteście już im zbędne, zaraz zacznie się likwidacja. To znaczy, myślę, że Michał Karnowski miał na myśli to, że przejęto bardzo łagodnie wszystkie postulaty strajku kobiet i usunięto na bok działaczki tego strajku i w ogóle ten ruch. Zdziwiłam się, że Marta Lempart nie startuje w wyborach parlamentarnych. To było duże zdziwienie. Posłuchajmy może, co sam Michał Karnowski na ten temat mówi. To jest tak jak streszczenie tego, co napisał na łamach portalu w polityce.pl. Polki nie są spod sztandaru strajku kobiet. Polacy nie chcą tych postulatów. To jest wynik wyborów. W tym Sejmie nie ma większości dla żadnej rewolucji, której żądała tak wulgarnie pani Marta Lempart. Jest oczywiście prawdą, że opozycja te emocje wykorzystywała, nakręcała je tak, że jest prawdą, że te 8 gwiazdek, te wulgarne hasła bardzo jej służyły i pomogły zdecydowanie w przejęciu władzy. Ale w tym Sejmie większości dla takich postulatów na szczęście nie ma. Polacy wybrali tutaj akurat konserwatywny światopogląd. No i jeszcze zanim oddam państwu głos, świeży panom głos, świeży sondaż, który został dokonany w dniach 10-11 listopada, więc naprawdę jest świeży. Zadano pytanie na temat aborcji. Co pana zdaniem pani powinien zrobić rząd w kwestii prawa do aborcji? I tylko 34,7% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem legalnej aborcji do 12 tygodnia życia bez względu na przesłanki, czyli na życzenie. Za referendum też wiele osób się nie opowiedziało, 12,5%, i różne pozostałe pytania, karalność aborcji, to znaczy nie kobieta jest karana, tylko osoby, które jej w tym pomagają, w ogóle zakazanie, to są bardzo niskie, poniżej dwucyfrowego wyniku odpowiedzi. No i teraz jest pytanie, bo posłanki Lewicy złożyły, czy też zapowiedziały złożenie dwóch projektów aborcyjnych, ten właśnie o przerwaniu ciąży bez żadnych przesłanek do 12 tygodnia ciąży i projekt, który znosiłby karalność za pomoc w aborcji. I teraz jest pytanie, co z tym wszystkim się stanie, bo no, chyba większości dla uchwalenia tego typu ustaw, abstrahując od tego, co się dalej z nimi stanie, kiedy trafią na biurko prezydenta, nie ma. Ale jest to jakieś paliwo. Czy ono będzie dalej wykorzystywane, czy będzie wyciszane, jak panowie sądzą, Jakub Maciejewski? Strajk kobiet już na samym początku miał tak radykalne postulaty, że było jasne, że one nie będą zrealizowane. On się nawet zradykalizował od tych wstępnych, wulgarnych okrzyków do potem jeszcze w czasie strajku kobiet przestaną używać określenia kobieta, a zaczęto używać określenia osoba z macicą. Powstała, nie wiem, czy państwo jeszcze pamiętacie, taka rada konsultacyjna, tam w sumie kilkadziesiąt osób należało, zasłynęła wśród nich młoda dziewczyna Nadia Oleszczuk, która w wywiadach radiowych narzekała, że kiedyś przepracowała jeden dzień
w gastronomii okazało się, że trzeba przez te 8 godzin pracować. Więc jakby to ludzie, te rewolucjoniści drugiej połowy XX wieku i początku XXI, to tacy odklejeńcy właśnie francuskie pieski, które nie przystają do rzeczywistości, gdzieś sobie teoretyzują na temat rewolucji, a potem rozbijają się o twardych cyników. Tak samo wygląda to tutaj z partią Donalda Tuska, która wykorzystała strajk kobiet jako taran niszczący poparcie dla PiS, ponieważ PiS miał pewne tąpnięcia w sondażach w ciągu 8 lat rządów, ale tylko raz tąpnięcie było tak jednoznaczne, że już nie dało się wrócić do wyniku sprzed tąpnięcia, i to był właśnie strajk kobiet. Faktycznie udało się części kobietom i ich mężczyznom wmówić, że życie kobiet jest w jakiś sposób zagrożone, czy ogranicza się wolność płci pięknej. To jest oczywiście niezgodne z prawdą. Natomiast to się udało, więc Murzyn zrobił swoje. Murzyn może odejść, i to się właściwie dzieje, zwłaszcza że Donald Tusk, wbrew temu, co sobie możemy wyobrażać, on nie lubi sporów światopoglądowych. To są spory, które nakręcają spirale emocji, ale Donald Tusk nie chce ich forsować, bo za tym nie stoi żaden interes, na którym on by mógł skorzystać. A jest to często jałowe wzmożenie rewolucjonistów, po którym trudno o jakiś spokój, a Donald Tusk lubi w polityce spokój. No właśnie, wiadomo, że PSL nie jest zwolennikiem uchwalenia tego typu projektów, bardziej optuje za referendum bądź powrotem do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli sytuacji dopuszczającej aborcję eugeniczną, czyli dzieci, które są skazane na śmierć, jeżeli się urodzą, albo w jakimś czasie od momentu urodzenia. I wiadomo, że ta część trzeciej drogi, czyli PSL, jest przeciwko, PiS nie będzie na pewno głosował. Barbara Nowacka twierdzi, że trzecia droga, właśnie to jest taka zakamuflowana pogróżka, trzecia droga powinna mieć świadomość, że są w Sejmie dzięki głosom kobiet, które są zmiany. No ale najwięcej kobiet głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, a trzecia droga to jest trzecie miejsce, zaledwie 13%, nieco ponad 13% kobiet głosowało na trzecią drogę. I w kontekście tej ankiety, którą przed chwilą, czy też sondażu, który przed chwilą państwo widzieli, no widać, że to już nawet nie jest tak, że pół na pół są zdania w społeczeństwie na temat dopuszczalności aborcji, ale właściwie, że no chyba ci zwolennicy tej aborcji na życzenie do 12 tygodnia są obecnie w mniejszości. Jak pan to ocenia, panie Marku? Tak, i można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, choć nie osiągnęło zadowalającego rezultatu, nie może samodzielnie rządzić, czy nie ma partnera, który chciałby z nim rządzić, odniosło wielkie zwycięstwo w wyniku tych dwóch kadencji. Ja zacznę może od tego poparcia dla CPK, elektrowni atomowej i tak dalej. Te wszystkie wielkie projekty, które przedstawiło Polakom, są żywe w umysłach, a może i sercach Polek i Polaków, czyli zainfekowało Polaków wielkością, jak to mówił Piłsudski, Polska albo będzie wielka, albo jej nie będzie wcale. I to będzie wielki problem dla Donalda Tuska, i te badania, które pani redaktor przytoczyła, są też, wskazują, że toczy się pewien proces i nie jest, że tak powiem, modne czy dobrze widziane popieranie aborcji do 12 roku życia. No i to jest niewielka grupa, która to popiera, niewielka, przepraszam, no jedna, to jest jakaś grupa znacząca, ale ja pamiętam wcześniejsze badania, choć Rzeczpospolita umieściła badania, gdzie 80% podobno uważa, że trzeba powrócić do dawnego porządku, czyli kompromisu aborcyjnego, cokolwiek by to znaczyło, bo to jest taka gra trochę słowem, natomiast nic nie oznacza. Także pewne procesy, moim zdaniem pozytywne dla konserwatywnego, prawicowego myślenia, się w Polsce toczą, i to jest wielki, wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. A to, że dzisiaj jest taka sytuacja, jak jest, no wspomniany Rzepliński przecież wydał orzeczenie, podobnie jak pani obecna prezes Trybunału Konstytucyjnego, że w Konstytucji nie ma zapisu, od kiedy zaczyna się
się życie, od poczęcia zaczyna się życie i kto próbuje w to ingerować, no narusza konstytucję. I nie mam tej koszulki konstytucja, nikt mi niestety nie wiem, gdzie to można kupić, ale chyba niedługo my zaczniemy chodzić w tych koszulkach konstytucja, bo nowa władza jakby o tym zapomina. Ale takie losy, jak pani, kończąc powiem, jak pani Lempart, no to trochę jest, dla mnie to jest Wanda Wasilewska tej epoki postępaków, które obecnie mogą uzyskać władzę. Ale ja się pytam, gdzie jest Mateusz Kijowski, który przecież został zużyty, przemielony? Gdzie jest pan Kasprzak, obywatel RP, który tak dzielnie zakłócał wszystkie miesięcznice, notami zalatywało, ruskimi onucami, przepraszam, że tak mówię, bo ktoś, kto zakłóca obchody 10 te miesięcznice słynne, no, nie potrafi sobie racjonalnie wymarzyć, co mu przeszkadza w tym, co, no, chyba tylko narracja rosyjska mu przeszkadza i Donalda Tuska, rzecz jasna, o katastrofie smoleńskiej. Także to się wszystko wypali i zgadzam się z redaktorem Maciejewskim, że Donald Tusk raz, że intelektualnie nie obejmuje tych wszystkich trudów ideologicznych sporów, a dwa, że faktycznie, tak jak redaktor stwierdził, one są summa summarum przydatne w krótkim okresie, a potem się zużywają i trzeba nowe wymyślić, ale on nie jest fanem jakichś sporów ideologicznych, bo raz to go męczy, dwa, nie daje mu jakiś tam, no doraźnie może dawać jakiś... No dobrze, panie Marku, ale obok aborcji będziemy mieli jeszcze walkę z Kościołem, a tutaj chyba jest Donaldowi Tuskowi nie uda się tak jakby stanąć z boku tego sporu. No to jest wymyślony dość problem, ale tak jak mówił Stefan Kisielewski, że są takie władze, mówił wtedy o PRL-u, które wymyślają, tworzą pewne problemy, potem bohatersko z nimi walczą. Bo ja żyję już dostatecznie dużo i nie spotykam się z ludźmi, którzy powtarzają, że Kościół jest problemem, że rozdzielenie państwa od Kościoła, Kościoła od państwa jest najważniejszą sprawą w ich życiu i tak. To jest dość wymyślony problem. I on, no wymyślony, ale są tacy, którzy publicznie mówią, że Kościół im wchodzi do łóżka. No ale to już jest chyba jakaś aberracja umysłowa. Są tacy, którym do łóżka nie tylko Kościół wchodzi i to jest problem. Kuba, mamy już mało czasu. Chciałam o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo rzeczywiście być może ten cały spór na razie wygaśnie, ale my wszyscy się pasjonujemy tym, co jest zapisane w nowych propozycjach zmian traktatowych. Wojsko, polityka zagraniczna, ale tam są takie przemycane różne rzeczy, na przykład prawo reprodukcyjne, że jest prawo reprodukcyjne i pod tym hasełkiem prawo reprodukcyjne oczywiście jest prawo do aborcji. Co będzie, jeżeli się okaże, że to wszystko wejdzie w życie i będzie narzucone siłą rozwiązanie, które prawicy jest obce i z którym prawica nigdy się nie pogodzi? No będzie to równoznaczne z totalnym bankructwem polskich prawników, bo do Unii Europejskiej, a później przy traktacie lizbońskim wynegocjowaliśmy to, że w sprawach obyczajowych Unia Europejska się nie wtrąca. No są takie płaszczyzny, gdzie niektóre kraje zostały potraktowane indywidualnie, na przykład gdy Wielka Brytania wchodziła do EWG, z góry miała założone, że nie będzie musiała przyjmować waluty euro. Podobnie chyba z Danią. No a Polska, jak to nasza narodowa ojczysta historia sprawiła, że nie przyjmiemy tych obyczajowych nowinek, to będzie decydowane nad Wisłą, a nie w Brukseli. I jeśli to by miało być zmieniane, no to byłoby właśnie odejście od konstytucji i chyba my przejmiemy faktycznie struktury Komitetu Obrony Demokracji, bo będziemy potrzebowali tych samych postulatów, co oni głosili w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co też powiedział redaktor Król o tym, że jednak udało się PiS-owi pchnąć Polaków na pewne tory innego rodzaju debaty publicznej. Ja bym oprócz tych wielkich inwestycji, które Polacy popierają, jak elektrownie atomowe czy centralny port komunikacyjny, i oprócz tych kwestii konserwatywnych, właśnie jednak życie od poczęcia, czy jednak status quo, jeśli chodzi o związki homoseksualne, czyli niech sobie będą, ale nie sankcjonujmy tego dodatkowo prawnie, ale jeszcze jedna rzecz została przemycona do dyskursu. Polityka niemiecka. Oczywiście Platforma temu zaprzecza, ale dyskusja się jednak toczy, że Niemcy mają
politykę inną niż Polska, inne cele, i te cele naszej Niemców się niekiedy wykluczają. I my musimy o tym pamiętać. PiS przyjdzie do opozycji, podtrzymać to i nie pozwolić się ocenzurować. Aborcja, polityka i wielkie inwestycje. Polityka niemiecka i wielkie inwestycje to trzy tematy, o których musimy głośno mówić. Dziękuję bardzo. Musimy niestety kończyć. Marek Król, Jakub Maciejewski, dziękuję. Publicyści byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.